Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale z symulatora pszczoły, moi drodzy. Tak, otóż to jest symulator pszczoły. W ostatnim odcinku Cooking Simulatora mówiłem, że będzie kolejny symulator, tak więc jest, słuchajcie. Grę dostałem od studia twórców, także chciałbym serdecznie z tej strony podziękować. I powiem wam szczerze, że nie zaglądałem nigdzie, jak ta gra wygląda. Nie mam pojęcia, co się tutaj będzie robiło. No skoro symulator, to pewnie będziemy lecieć i bzykać. Także mam nadzieję, że będziecie razem ze mną tutaj wgłębiać się w losy przyrody pszczoły. Zobaczymy. Jest tutaj jakiś tryb gry wspólnej i z tego, co zauważyłem, to muzyka jest bardzo taka ładna, kojąca, taka nastrojowa. No, także myślę, słuchajcie, że możemy sobie zacząć. Zacznijmy naszą Bzykolandię, czy jakkolwiek to nazwiemy, zobaczymy. Gra jest też po polsku, także bardzo się z tego cieszę, dlatego że do większej części osób może, wiecie, dotrzemy, w sensie dużo osób zawsze skarży, jak gram w coś po angielsku, że dużo osób nie rozumie, że napisy są też po angielsku i czy mógłbym tłumaczyć, także tutaj nie powinno być, moi drodzy, problemu. No dobra, ja daję graj i zobaczymy. Wczytywanie. Skąd się wzięło pojęcie miesiące? No, co tak szybko? O mój Boże, jakieś... Czy to jest... Narodzenie nowej pszczoły? O mój Boże, jak się wije. No, muzyka jest cudowna, już mi się podoba. Ojeju! Zobaczcie! Witaj w ulu. Ale czad! Oto nasz ul. Wow! Wow! Hurra, świetnie odblokowano. Mhm. Miła pszczoła Alicja. Jak masz na imię? Nie wiem, jak mam na imię. Andec! Mam na imię Andec. Jestem pan. Super. No to po kolei. Nauczymy cię teraz, jak latają pszczoły. Okej. To moi drodzy, zanim będziemy latać, to ja bym chciał was serdecznie zaprosić na G2A, gdzie z kodem Andec macie 3% cashbacku, a link jest na w opisie filmu. Sterowanie. Do przodu wsadem, góra E, a dół... O mój... Okej. Okay. Okej, okay, dobra. O. Do góry. Ale czad! Ale czad! Dobrze. Lećmy do sali konstrukcyjnej. Ale czad! No dobra, to prowadź mnie. A czemu nie mogę tędy? O, mogę. Złoty znacznik. Podążaj za złotymi znacznikami, one zawsze wskazują drogę. Dobrze. A, czyli my musimy teraz tu. No dobrze. Tak trochę kikutowato lecę, ale... Nieważne. Mamy tu takie specjalne miejsce, gdzie nauczysz się, jak być pszczołą. No, wleć przez tę szczelinę. Którą szczelinę? Halo, matko przełożona. Pszczoła Alicja. A, też tam. A, że w dół. Uuu. Okej. Okay. Pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów. Mhm. Ale mogę się myszką tu. O, jak to. Jak to cudownie wygląda. Zobaczcie. O, tutaj. O, ja mogę kuperkiem, patrzcie. Cing, cing, cing. Bzyku, bzyku, bzyku. A tym drugim przyciskiem nie mogę nic. Ale mogę tak. Ale czad. Ale czad. Ale czad! No dobra. Mega przyjemnie się steruje, jak na razie. Ojejoj, ty nie wpadaj mi to w takie mury, bo w kałabanie w jakąś wpadniesz mi tu. Chyba trochę za delikatnie chodzi myszka, w sensie za ciężko, w sensie, o, może tak. No dobrze. Każda prawdziwa pszczoła musi umieć zbierać pyłek. Tak, tak! Zbieranie pyłku. Zbieranie pyłku przelatując. Zbieraj pyłek przelatując przez kwiaty otoczone złotymi kulami. Kiedy wskaźnik miodu w dolnym lewym rogu będzie pełny, musisz wrócić do ula, aby odłożyć zebrany pyłek. Okej. Okay. Okej, okay, domyślam się, że to tutaj. Zaparkuj. Ale w dół chcę. Zaparkuj.
O. Osiągnięcie zaktualizowane. Kwiatowa moc. Dobra, lecimy. Te dźwięki są mega przyjemne, słuchajcie, naprawdę, uwierzcie mi, to jest... Znaczy, mnie, mam nadzieję, że wam się też to spodoba. Dobra, tam jest jakiś ul, widzę, na mapie naszej, ale zanim... Czekajcie, czy ja mogę na przykład tutaj ustawienia... sterowanie... Czułość myszy, o! Troszkę bardziej... O, super! Dobra... Mamy 6 na 20, to ja muszę wszystko zebrać teraz już? Ciężka misja chyba przed nami, moi drodzy. Tutaj mamy ten wskaźnik tego miodu na dole. Tutaj też zbierz, hops. Jestem ciekawy, czy możemy naszą pszczółkę przypadkiem niechcący gdzieś zmiażdżyć, albo coś z nią złego zrobić. Mam nadzieję, że nie, że to jest bardzo optymistyczna gra i takie rzeczy się nie wydarzają. Chyba tu mamy tego całkiem sporo. Cyk, cyk, dobra, 14. Dajcie mi więcej miodku. Ja chcę miodek. Tu jest. Dobra. Do góry, do góry, do góry. I tutaj... Ociepanie! Co to za chrabąszcz? Boję się go. No, o nie, jakaś katastrofa tu następuje. Jakie to jest świetne, dobra. Porozmawiaj z Alicją, a where is Alicja? Tu jest Alicja. Dobra. Świat jest pełen kwiatów, które nasze pszczele oczy widzą w różnych kolorach. Mhm. I co dalej? Te białe są pospolite. Zielone to rzadkie kwiaty. Czekajcie, a jeszcze tam trochę głośniej może głos. Dźwięk, głośność głosów, o. Jakoś tak cicho jest. A niezwykłe są żółte. Bywają też czerwone, epickie. Epickie! No, dziękuję, Alicjo. Strasznie rzadko. Można trafić na fioletowy, legendarny kwiat. Znajdziesz 4 epickie kwiaty? Znajdę! Pewnie, że znajdę. Co, Andec pszczoła nie znajdzie? Oczywiście, że znajdzie. Używaj pszczelej wizji, aby zidentyfikować jakość różnych kwiatów. Białe kwiaty są pospolite, zielone rzadkie, żółte niezwykłe, czerwone epickie, a fioletowe są legendarne. Pszczela wizja pokazuje również jadalne przekąski. Używaj pszczelej wizji pod jedynką. Okej, to czekajcie, spróbujmy. Uuu, widzę jakieś turbo super. Ale czad! Ale czad! Czy jesteś turbo super? Dobra. Tutaj są jakieś superowe. Dobra. Mamy to! Leć do żółtego znacznika i odbierz nowe zadanie od Alicji. Alicjo, lecę do ciebie! Super robota, siostrzyczko. No raczej! Teraz masz pełen... Siostrzyczko, jestem braciszkiem! Używamy bitro na dodatkowego kopa. Uuu! Wiesz, żeby szybciej latać. Czad. Poczujesz się jak prawdziwa rakieta. No dobrze, pokaż mi moje bitro. No halo. Bitro to twoje specjalne pszczele przyspieszenie. Wskaźnik ze strzałką na dole po lewej stronie pokazuje poziom energii bitro, czyli ten niebieski, tam widzę, że on miga. Uzupełnij go zbierając pyłek z kilku kwiatów jednego rodzaju pod rząd. Albo zjadając ludzkie słodycze dostępne w parku. Ale czad, dobra, no to jedziemy na bitro. Wow! 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 Dobra, umiem w bitro. Czad! Ale będę kąsił. Ej, jak błyskawica! Tak, to ja, dziękuję, dziękuję. Jeszcze jedna sprawa. Każda dobra pszczoła musi umieć odkładać zebrany pyłek. Racja. No to tylko, jak? No, o. Spróbujesz? No, pewnie. Odłóż pyłek, tylko... Aha, do ula, no jakby... Jak żeby inaczej. Dobra. Zwracanie pyłku. Automatycznie odłożysz zebrany pyłek, kiedy jesteś już przy plastrze miodu. Kiedy twój wskaźnik miodu jest pełen, nie możesz zbierać pyłku. Okej. Okay. A!
i mam jakieś punkty wiedzy, zobaczcie. Leć do żółtego zadnika, odbierz nowe zadanie od Alicji. Ala, gdzie jesteś? Tu. Na turbo polecę. Przecudnie. Teraz już jesteś całkiem gotowa. Poleć tym tunelem z powrotem do Ula. Którym tunelem? Excuse me. A że tam. Uiii! Ale czadowo! No dobra, tam była jakaś informacja o parku, jakichś słodyczach ludzkich? Okej. Okay. Umiem już pracować jak pszczoła. Umiem. Gotowa na nowe zadania. Tak. Na początek trzeba się pokłonić mamie. O! Czy królowej. A gdzie królowa mieszka? Widzę, że mu chyba się muszę obniżyć. O, dobra. No i jak? Na pewno nie możesz się doczekać roboty. No oczywiście. Tak, ale nie wiem właściwie, co mam robić. No wiesz, w Ulu jest wiele różnych zawodów. Zwiadowcy, strażnicy, niańki, ale większość nas to pszczoły miodne jak ja. I ja! Super! I to ja wybiorę moją pracę? Oj nie, głuptasku! Królowa decyduje. Aha! Czyli będziemy mieć ważną misję od królowej. Ona nas przydzieli w ogóle, czekajcie, to trzeba lecieć. W takim razie to nie ma co. Nie ma co. Nie, w dół. Wow! Ale czad! Królowa matka! Jaka potężna, jaka piękna! Ciekawe, do czego nas przydzieli. No, Andec, nie błąka się, tylko idź do niej. Nie ruszaj się! Jezu. Czemu tak krzyczyć od razu na mnie? Czego chcesz od królowej? Jezu! Straże! Cisza! Pozwólcie mojej najmłodszej córce podejść. No? Moja mała, jesteś teraz pszczołą miodną. Wyruszaj więc w świat zbierać pyłek dla naszego ula. Wyleć na zewnątrz z ula. Aha, czy jesteśmy miodni? Myślałem, że będziemy mieć jakąś niańką na dzień dobry czy coś, a to nie. No to dobra, to słuchajcie, to lecimy. Skoro mamy bardzo poważną misję, to trzeba ją wykonać, tylko nie mogę na przyspieszeniu lecieć, co mnie bardzo smuci. Królowa może znosić nawet 2500 jajek dziennie. O, to będziemy mieć więcej braci i sióstr. Wow. Jak to genialnie wygląda. Powiem wam, że jestem szczerze zakochany w tej grafice i w tym sterowaniu, bo naprawdę nie jest trudne, jest bardzo przyjemne. No czat. No to były jakieś złe pszczoły, czy dobre pszczoły? O, to coś chyba się niedobrego zaraz wydarzy. No, jakieś... O mój Boże, co to jest? No nie atakować mnie! Wy łajzy parszywe! No pewnie, jestem poobijany jeszcze do tego wszystkiego teraz. Ojej! Ależ tu jest ruch! Będę musiała bardziej uważać. O. Dobra. Trzeba zacząć szukać pyłku. Przecież szukam. Czekajcie, jeszcze bardziej sobie tą myszkę dostosuję. Bo... za mało. O. O, teraz jest super chyba. Dobra, nawet nie wiem, słuchajcie, jaki ja towar teraz zbieram, że tak powiem. Czy dobry, czy nie. Przez kraty mogę? Ale czad! No, zbieramy białe, pospolite. A czy ludzie mogą coś tam zrobić? Czekajcie. Czemu go to nie boli? Miało go zaboleć, mnie zawsze bolało.
Nitro! Mamy! Więcej nie mogę zbierać już. Potrzebuję ula. To co, musimy aż tam daleko teraz tak wrócić? Czy tu jest gdzieś indziej? Nie, no, musimy... Musimy przez kraty wrócić, ale czad! Leć, moja pszczółko piękna! Muszę troszeczkę oddać, bo już nie mogę... A nie, czekajcie, jeszcze dwa mogę zebrać. O. Dobra. Teraz czas na zbiór... A, niezwykłych kwiatów. No dobra, to odpalamy nasz radar. Szukamy niezwykłe w takim razie. Czy widzi ktoś gdzieś jakiegoś niezwykłego kwiota? Ja nie widzę. Odblokowujesz w jesień... Jeleń szlachetny. Sprawdź archiwum. A, okej, okay, dobra. Tu coś było? Nie. Nie ma nigdzie... O nie, zmuchnie mnie! Nie ma nigdzie... O, tu jest chyba... Nie, to też jest białe. Tam było coś zielonego, widziałem. Tu jest zielony. No cześć. Czemu nie mogę cię wsysnąć? O. Wsysnąłem cię, czy nie? Wsysnąć, czy nie? A, bo muszą być żółte, dobra. Tu są zielone wszędzie. Czy mogę tutaj stąd wylecieć? Mogę. Ale czad. No dobra. To polećmy może za drugą, w sensie w drugą stronę płota. O. Może to będą jakieś żółte. Co? Tam widzę niebieskiego, albo fioletowego nawet. A są balony, to nie. O, jest żółty. Tu. Tu. I tutaj też jest czerwony przy okazji. O, mamy. O, tam jest jakaś pszczoła. Nie wygląda najlepiej. Jaka pszczoła? Gdzie pszczoła? Pokaż. Chyba potrzebuje pomocy. Biedna, nie. Ja ci pomogę. Hej, wszystko w porządku? Chyba powinnaś wracać do ula. Czy możemy ją zatransportować? Co? O nie, ona jest oszołomiona i obita. Na pewno jest otumaniona. I wszystko się kręci. Hej, hej, zostaw mnie w spokoju. No spokojnie, przecież nic ci nie zrobię. I'm your friend. Pościg. Leć za drugą pszczołą i staraj się nie przegapić kolorowych kręgów. O Boże, jak Harry Potter tutaj. Okej, okay. O mój Boże, nie, gdzie ona jest? No, leć, czemu nie mogę lecieć? Poczekaj, nie uciekaj! Czuję się naprawdę paskudnie. A. Gdzie jest mój ul? Przecież lecę. Lecę. Chodź tu, chodź koleżanko. No, nie oddalaj się! A, to aż pokazujesz dystans. Gdzie jest mój ul? O, dobra, jakaś pajęczyna tam była obrzydliwa. Ominąłem, ominąłem. Nie mogę omijać tak. O, ominąłem. Chociaż nie wiem, czekajcie. Do góry! Wiatry jakieś, nie! O, mamy nitro. Ja chcę ci pomóc. Chodź tu. O nie, ominąłem. Szajs. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Zgubiłem pszczółkę. Gdzie ty jesteś? Tu. Nie, gdzie ty jesteś? No i chyba szajs będzie, bo nie wiem, gdzie ona poleciała. Tam była. Nie. Start. Aha, od początku. O, ciep. To nie jest takie proste. Boję się. Co się ze mną dzieje? Damy radę. Chodź, ja ci pomogę. A tu jest chyba też znacznik, ile możemy przegapić jakby. Tak mi się wydaje. Czy przegapiłem właśnie? Nie wiem.
delikatnie poszliftować, ale ja się wstrzymam jeszcze, bo za chwilę znowu gdzieś odlecę na drugi koniec parku. Dobra, mam więcej nitro. Nie bój się. Zaraz cię zgarniemy do królowej matki. Chodź tu. I teraz nie mogę jej przegapić tu. A. Bo gdzieś mi zwieje. Dobra, tutaj się pogubiłem. Ja chcę ci pomóc. Aha, ja miałem wlecieć w ten... Okej. O! Mniamciu, ale bym gruchę zeżarł teraz. Ale bym zjadł. Pytanie jest takie, czy teraz nikt je nie O! O, a co to? Ty wścibska mała pszczoło. Zapłacisz za to. Tak mi przerywać żarcie. Słucham! Wygraj walkę, tu jest jakaś walka! Ocie! Gdy wskaźnik jest na niebieskim polu, blokuj, a gdy na czerwonym, atakuj. Atak i blok. Okej, o mój Boże. O mój Boże, tu się walczy! A, dobra, dobra! No, ty! Masz, Hadzia! Nie dostaniesz mnie! Nie ma! Do widzenia! Hadzia! Zwycięstwo! Powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem, że to będą walki w tej grze. Ale fajnie to wygląda! No i co? Znałaś mnie. Zapamiętam to sobie. Uratowałeś tą pszczołę. Dobra robota. Ooooo! Namów pszczołę na powrót do Ula. No dobrze. Ja teraz sobie przypominam. Zjadłam kawałek zgniłego jabłka. Miało dziwny smak. Och, czuję się tak paskudnie. Nie martw się, siostro. Wracajmy. W Ulu ci pomogą. Oczywiście, że tak. W końcu wszyscy jesteśmy rodziną. Dziękuję ci. Undead. Powiedz ładnie Undead. Ludzie w różnych miejscach zostawiają różne słodycze. Już nie mówiąc o owocach, możesz odzyskać energię Bitro, chrupiąc jedzenie. Odszukaj jadalne przekąski, używając pszczelej wizji. Aby zjeść przekąski, wyląduj tu na niej, używając pionowego sterowania. Okej. Okay. No, i to był dobry pierwszy dzień pracy. Dobry pierwszy dzień pracy. Zaraz chcę się najpierw tutaj zjeść. Wracaj do Ula. Które mogę zjeść? To jest to? Co to mi z parkour? O Jezu. Ale to mi nic nie daje. Chyba, że teraz nie muszę jeszcze energii odnawiać. No to okej. Okay. Gdzie jest Ul? Mój mały Ulek. Tu. Na nitro. Hadzia. A mogę balona przebić? Czekajcie. Nie. Nie mogę. Jak lecę, to nie mogę. Czekajcie, muszę tak wolniej. Walnij w niego. No dlaczego nie mogę moim odwłokiem rozbić balona? Nie... O, mogę! Osiągnięcie zaktualizowane, ale czat. Ale czat! O. Mamy, mamy. Nie ma balonów, koniec. Ała, ała, ała. O Jezu, o Jezu! Co to się wydarzyło? O Jezu! Lecimy. Jak ja zakręty w ogóle ścinam! Patrzcie na mnie, patrzcie! Nie mam już turbo, więc niestety sobie nie przykokrzę. Trudno. Teoretycznie mogę żądlić w powietrzu. Ale tak się wolno teraz leci, oh my god. Te tyś... Czy oni by chcieli ścinać nasze drzewo? A wynocha! Człowieki! Jeszcze nigdy nie podchodzili tak blisko... No właśnie, bo chcą nas ściąć!
Nie pozwolę na to. Czego oni chcą od naszego drzewa? Jeśli chcesz wrócić, podążaj w stronę symbolu na kompasie. No okej, to wiem. Mogę cię pokąsić jakoś, żebyś odczepił się? Nie mogę tak, nie wiem. No dobra, idziemy do Ula. Pszczoły posiadają 5 oczu, parę dużych oczu. No tak. Oni właśnie nas ścinają. Chyba. Czy nie? Mam nadzieję, że nie. Spokój! Chyba matka przemawia. Ludzie zamierzają zniszczyć nasze drzewo. Na razie odeszli, ale obawiam się, że wrócą i pozbawią nas domu. Nie lękajcie się. Od dziś niechaj nasze zwiadowczynie, ale tylko one, szukają nowego miejsca na Ul. Dobrze. Dobrze. Wracajcie do swoich obowiązków. Okej. Ul to jedna wielka rodzina. Dzieci jednej matki. Pierwszego dnia moich zbiorów napotkałam biedną, zagubioną pszczołę. Andes napotkała, która się rozchorowała od zgniłych owoców. Pomogłam jej wrócić do domu. Okej. No to kompas już był. To wiem. Dobra, musisz odłożyć zebrany pyłek. Okej, to ja idę odłożyć. Proszę bardzo. Zawsze pełno roboty. Czas wracać. Cyk. Do pracy. Potrzebujemy więcej epickiego pyłku na zimę. Dobrze, ale wiecie co? Myślę, że do tej biblioteki sobie polecimy w kolejnym odcinku. Myślę, że tak. Tak, tak, polecimy, polecimy. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, co myślicie. Ja jestem zakochany w grafice, w sterowaniu i w tej całej historii. Także co, lovki, kiski, bezaski, was dziękuję bardzo mocno i bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Także trzymajcie się, cześć i pa, pa!